W Grodzcu podczas Dnia Sołtysa odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę między samorządem a przedstawicielami poszczególnych wsi. Wśród zebranych były osoby sprawujące urząd od kilkudziesięciu lat, ale także debiutanci. No to już jest dosyć dawno, ale pamiętam, pierwsza kadencja była dosyć dawno, bo to 29 lat temu. No ale pędzi się cały czas i cały czas się robi i cały czas jestem sołtysem. Na początku człowiek był młodszy, dużo było łatwiej, bo ludzie byli taki bardziej zorganizowani, nie? No ale było mnóstwo roboty. Mnóstwo roboty, bo jak zacząłem z pierwszą kadencję, to tak było roboty w moim sołectwie, że drogi były piaszczyste, wszystko, błoto, przejechać nie szło, samochodem w ogóle nie szło przejechać i to wszystko pomalu się tak naprawiało. Początki są trudne, ale spotkałam się z bardzo pozytywną opinią. Przyjęcie było bardzo miłe, mieliśmy bliższe poznanie dopiero teraz przy roznoszeniu nakazów podatku i byłam przyjęta bardzo miło, bardzo serdecznie. Co niektórzy mieszkańcy już mnie znali, niektórzy dopiero mnie poznali, także było bardzo miło. Gratulowali, życzyli sukcesów w pracy. To taki jest przełom, spore zmiany zaszły w naszej gminie i myślę, że czeka mnie sporo obowiązków. I wymagania myślę, że też są odnośnie mojej osoby duże. Moja poprzedniczka też była kobietą, mój poprzednik, także no, kobiety teraz chcą też być ważne, ale miło, że mamy panów przewagę, jest się na kim oprzeć. Trochę wiadomo stresu było, bo jak na pierwszy raz, ale zorganizowałam spotkanie z mieszkańcami, no po większości ze wszystkimi się znam, tak, bo od dziecka tutaj mieszkam, także bardzo tak pozytywnie. Poznałam problemy mieszkańców, jakie tam każdy, co tam chciałby, żebym na tej wsi teraz dla nich zrobiła, także będę się starała jak najlepiej, żeby to wszystko wykonać. U nas to trochę remont drogi, taki tablice takie informacyjne, żeby powstały nowe, no tak ogólnie, żeby zadbać o porządek koło remizy, żeby tak zawsze było, żeby takie grupy się potworzyły, żeby ktoś zawsze tam miał, sprzątał, żeby dbać o tą altankę, którą mamy niedawno postawioną. No i tak na razie tak więcej niczego nie było. Rola sołtysa zmieniała się na przestrzeni lat. Dziś sołtys to przede wszystkim lider lokalnej społeczności, do którego zadań należy m.in. dobra komunikacja z urzędem. Sołtys we wsi jest bardzo potrzebny. Przede wszystkim my jako urzędnicy no, mamy ten kontakt z tymi mieszkańcami poprzez sołtysa. Ułatwiony, że tak powiem. No i czy jakieś ogłoszenia, czy jakieś informacje do przekazania, no to ta rola sołtysa jest w tym momencie jak najbardziej potrzebna. Sołtys pełni tę rolę, że jest takim swoistym przekaźnikiem między społecznością lokalną, a stricte Urzędem Gminy Grodziec czy Radą Gminy Grodziec. Ja przypomnę, że cały czas na terenie naszej gminy działa Fundusz Sołecki. Jest to dzisiaj kwota około 370 tysięcy złotych, która jest rozdysponowana na poszczególne sołectwa i w ramach której to kwoty będziemy realizować wiele inicjatyw i wiele zadań na terenie każdego z sołectw. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy musielibyśmy realizować te wszystkie zadania bez właśnie sołtysów czy rad sołeckich poszczególnych sołectw, które są wyznacznikiem i podpowiedzią ku temu, co ma robić właśnie wójt czy Rada Gminy Grodziec. W części oficjalnej sołtysi oprócz gratulacji i życzeń otrzymali też atrybuty swojego urzędu, czyli teczki i materiały informacyjne dotyczące pracy w sołectwie.